Dzisiaj wykonam challenge, w którym nie będę spał przez kolejne 50 godzin. Siemano, siemano, witam was serdecznie u mnie na kanale i tak jak przed chwilą słyszeliście, dzisiaj nie będę spał przez kolejne 50 godzin. Znaczy nie do końca kolejne 50 godzin, bo mamy już godzinę prawie 16, a ja nie śpię od 8. Więc można powiedzieć, że pierwsze 8 godzin jest już za mną, więc w zasadzie zostały mi jeszcze 42 godziny bez snu. Jeżeli mi się uda, to pojutrze o godzinie 10 skończę ten challenge. Kiedyś już coś takiego robiłem, ale nawet nie pamiętam ile czasu wtedy wytrzymałem. Ale oprócz tego, że nie będę spał, będziemy jeszcze testować mój poziom zmęczenia i rozkojarzenia. W jaki sposób będę to testował, powiem wam zaraz, ale najpierw ustalimy sobie godziny, w których będę wykonywał te testy. Dzisiaj o godzinie 16, czyli zaraz, to jest dzisiaj mamy poniedziałek, wtorek, czyli to będzie już jutro. Pierwszy test wykonujemy o 8, a drugi test wykonam o 18, po 10 godzinach. Nie, o 20. Dzisiaj sobie dodamy jeszcze jeden test o 2, w nocy oczywiście, będzie 16, druga w nocy, później o 8, o 20. Kolejny test we wtorek znowu. O 2 w nocy i ostatni test w środę, 2 godziny przed zakończeniem challenge'u, czyli o godzinie 8. To są godziny, w których będziemy wykonywać nasze testy. A teraz wam powiem, w jaki sposób będziemy to testować. Pierwszym zadaniem będzie ułożenie kostki Rubika na czas. Teraz wam pokażę, że w ogóle potrafię tą kostkę ułożyć, żeby nie było. Pierwsze takie testowe ułożenie, nie będziemy czasu mierzyć, tylko po prostu pokażę wam, że tą kostkę układam. Kostka Rubika ułożona. Drugim zadaniem będzie test na czas reakcji. I w ostatnim zadaniu będę biegł kilometr na czas i zobaczę, jak się będę czuł podczas tego biegu. Więc w zasadzie wydaje mi się, że możemy rozpoczynać. Jak na razie oczywiście czuję się bardzo dobrze, bo to jest dopiero pierwszy dzień. Pierwsze 8 godzin, więc nie ma jeszcze żadnych problemów. Nie mam ja jeszcze żadnych problemów. Pewnie dopiero zaczną się pojawiać te problemy jutro. Zaczynajmy pierwszy sprawdzian. Lecimy z pierwszym testem i oczywiście wykonuję 3 próby i liczę średnią z tych 3 prób, żeby zobaczyć, jaki był średni wynik. Zaczynamy. 3, 2, 1, start. Pierwsza próba, minuta i 76 setnych. Minuta i 5 sekund. Dużo słabiej. Próba numer 3. 3, 2, 1, start. Sekund. Więc wychodzi na to, że średnio układałem kostkę w 58 sekund. Teraz sprawdzamy mój czas reakcji. Średnio 245 milisekund. Teraz idę biegać. Odpalam aplikację i biegnę kilometr. Kilometr zaliczony w 5 minut i 25 sekund. Nie jestem jakimś mistrzem biegania, ale jeżeli miałbym ocenić samopoczucie, to takie 8 na 10. Nie sprawiło mi to większych problemów, mógłbym przebiec więcej, ale biorę też pod uwagę to, że na co dzień nie biegam. W ogóle, kompletnie, więc mamy kilometr, 5 minut, 25 sekund. Samopoczucie, tak jak mówiłem, 8 na 10, bo tutaj to oceniamy. No i też czas, ale czas nie jest też tak bardzo ważny jak samopoczucie. Wróciłem właśnie do domu z treningu, jest godzina 22:30, więc jestem już 14,5 godziny bez snu. Na razie jest jeszcze git, bo o tej godzinie na co dzień nawet nie chodzę jeszcze spać, więc to jest dla mnie normalna, że tak powiem, godzina. Pierwsze problemy na pewno będą pojawiały się dzisiaj w nocy i jutro rano. Popiłem sobie już powoli delikatnie energetyka. Nie jestem fanem takich napojów, więc nie polecam, ja to robię tylko i wyłącznie na potrzeby tego filmu. Mamy godzinę drugą, dokładnie 2:16 i w tym momencie będę wykonywał drugie testy, drugie próby, drugie podejścia, ale ze względu na to, że jest godzina druga, nie będę robił tego testu biegowego, no bo nie będę o tej godzinie jeszcze biegać. Zrobimy sobie tylko kostkę Rubika i sprawdzimy czas reakcji. Jestem już delikatnie ospały i to pewnie jest po mnie widać. Jeżeli chodzi o samopoczucie, to już delikatnie zaczynam odczuwać to, że nie śpię. Mój organizm zaczyna to odczuwać, że powinienem spać i chciałbym spać i możliwe, że nawet to już po mnie delikatnie widać. Już 18 godzin bez snu jestem. Kostka Rubika, stoper. Idziemy. 3, 4, start. Stop. Minuta i 6 sekund. Najgorszy czas do tej pory. 3, 4, start. Stop. 49 sekund, więc najlepszy czas jak do tej pory. 3, 4, start. Pięć
53 sekundy, co daje nam średnią 56 sekund. Więc o dziwo o 0,02 sekundy jestem szybszy niż w poprzedniej rundzie. Teraz czas reakcji. 3, 2, 1, start. Dobry wynik chyba będzie. Mój czas reakcji to 239 milisekund, więc o 6 milisekund szybciej. Widzimy się niedługo, pewnie o 8 albo może trochę wcześniej. Jest już po 4, a ja korzystam z tego, że nie śpię i montuję filmy na nowy kanał, który w momencie, kiedy wy to oglądacie, prawdopodobnie już działa i możliwe, że nawet pierwsze filmy tam już się pojawiły, więc wbijajcie. Link macie w opisie. Jak możecie zauważyć, zaczyna się już robić jasno powoli. Będę jadł śniadanie, albo można chyba to też nazwać jakąś kolacją, albo... przed śniadaniem, albo po kolacją, albo coś między tym. Jem sobie teraz śniadanie, tosty, jest chwilę przed 8 i zjem to, żeby mieć troszeczkę więcej energii i idę robić... I idę robić testy. Zaczynam się już jąkać, plątać. Moje samopoczucie oceniam na 5 na 10. 24 godziny praktycznie, bez snu. 5 na 10 samopoczucie. Czuję już, że nie śpię, no. Ponad 24 godziny bez snu, już nawet 26, bo jest 10, miałem robić test o 8, robię o 10. Po prostu, nie wiem czemu, jestem już strasznie zmęczony, moje włosy wyglądają tak jak nigdy praktycznie nie wyglądały. I jeszcze się nawet nie ogarnąłem, dopiero zaraz będę się ogarniał. Ale zanim, to kostka Rubika, układamy kostkę Rubika na czas. Mogę mówić troszkę bez sensu, mogę się powtarzać, mogę zanudzać, z wiadomych przyczyn, więc nie bierzcie tego pod uwagę, nie? Czekaj sekundę. Halo, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Co robimy? Właśnie nagrywam film. Dobra, próba numer 2. 3, 2, 1, start. Minuta czy sekundy? Nie jest jeszcze najgorzej, ale czuję, że mam taki zmęczony mózg. Trzecia próba. 3, 2, 1, start. 51 sekund. I to jest chyba najlepszy... prawie najlepszy wynik, drugi najlepszy wynik. Średnio wychodzi, że układałem kostkę w minutę i 2 sekundy. Więc z próby na próby jest coraz gorzej. Teraz sprawdzamy czas reakcji. Aj. Średni czas reakcji to 246 milisekund, więc ponownie najgorszy wynik z tych trzech prób. Dobra, nie zanudzam już się tymi testami i daję biegać. Samopoczucie? Nadal 5 na 10, tak jak było w nocy. No, bardzo podobne, bardzo podobne. Idę biegać. Idę biegać. No i czasowo trochę słabiej niż wczoraj, bo prawie minutę dłużej biegłem. Ale jeżeli chodzi o trudność tego wysiłku, stawałbym je na równi. Nie powiedziałbym, że dzisiaj było trudniej albo że wczoraj było łatwiej. Było praktycznie tak samo. Nie poczułem żadnej różnicy, jak już zacząłem biec. Ciężej oczywiście było mi się zebrać, ale jak już zacząłem biec, no to wyglądało to tak samo. Jest godzina 14, a więc oficjalnie 30 godzin bez snu już mam. I nie będę ukrywał, że zaczynają się pojawiać pierwsze problemy. Znaczy pojawiały się już wcześniej, ale teraz już czuję, że nie śpię długo dosyć. Miałem iść do sklepu i zrobić sobie coś do jedzenia, jakiś obiad, ale po pierwsze to nie chcę mi się iść do sklepu, nie mam siły. Po drugie nie chcę mi się robić nic do jedzenia i nawet nie chcę mi się myśleć, co bym zjadł, co mógłbym zjeść. Więc pójdę na skróty i kochani, zamówię sobie pizzę, żebym się najadł. Jeszcze takie małe info, zacząłem już dodawać filmy na mój nowy kanał, więc wbijajcie na ten kanał, jak obejrzycie ten film i oglądajcie. Tam będę oglądał różne rzeczy. Kanał nazywa się Patson Ogląda, bo będę oglądał różne rzeczy. Zamawiam pizzę. Dzień dobry, chciałem zamówić jedną pizzę z odbiorem. Tak, tak, tak. Będzie się jakaś średnia margarita z pieczarkami dodatkowymi. Dobra, dobra, super. Dziękuję bardzo, do widzenia. Pizza zamówiona. Najem się. Bardzo głodny jestem, będę jadł pizzę, jestem szczęśliwy. Specjalnie wziąłem z odbiorem, żeby się troszeczkę przejść i przewietrzyć, bo już jest ciężko. Mam moją pizzkę. Jest piękna i smaczna. Na pewno jest smaczna, zjem ją całą. Jestem strasznie głodny. I na wszelki wypadek ustawiłem sobie budziki co 15 minut, żeby nie zasnąć. Jak zjem, wiecie jak to jest po jedzeniu, zjesz i możesz iść do spania od razu. I żeby nie zasnąć, mam budziki nastawione. Jest godzina 15. Za kilka godzin kolejny test będę robił. Samopoczucie? Najgorsze jak do tej pory. Myślę, że takie
3 na 10, już bym sobie poszedł spać, już marzy mi się to, żeby iść spać. Ogólnie to jestem trochę zaniepokojony, bo jest godzina 19:30, nie śpię już prawie 36 godzin, o ile dobrze liczę. 24 do 8, 34, tak, 36 godzin i czuję się dobrze. Nie wiem jak wyglądam, wydaje mi się, że też całkiem dobrze, ale nie czuję się w ogóle źle. Nie czuję się jakoś bardzo mocno zmęczony, rano się czułem źle, ale później jak już poszedłem pobiegać, zjadłem tą pizzę, to naprawdę czuję się dobrze. Myślę, że mógłbym tak jeszcze nie spać i nie spać i nie spać, ale pewnie dopiero w nocy się to wszystko uruchomi, ta cała lawina, ten cały kryzys w nocy i jutro rano. I jutro rano muszę wytrzymać do godziny 10. Miałem teraz robić te testy, co wcześniej robiłem, ale naprawdę czuję się tak dobrze, że jestem wręcz przekonany, że te wyniki nie będą złe, bo siedziałem, montowałem sobie filmy, tam ogarniałem różne rzeczy i normalnie zasuwałem, jak zawsze, więc nawet bez sensu jest w ogóle te testy robić, nic mnie nie boli. Już wczoraj w nocy czułem się gorzej niż teraz. Czuję się super, nic mi nie jest. Znaczy, nie czuję się jakoś super wyśmienicie, no bo już nie śpię 36 godzin. Czy ile to było? 36 godzin już nie śpię, ale nie myślałem, że będę czuł się fatalnie już w tym momencie. Więc tak, do 50 na lajcie. Na luzie, bez żadnego problemu, jestem o tym przekonany. Jakiś czas temu Mortalcio wypuścił film, w którym ten jego kolega Posti właśnie nie spał przez chyba 60 parę godzin. Tak mi się wydaje, nie pamiętam dokładnie, w sensie nie pamiętam, bo tego nie oglądałem aż tak dokładnie, tylko tam chwilę sobie chciałem zobaczyć. Jeżeli on wytrzymał 60 godzin, to mógłbym ten jego rekord pobić w tym momencie, przynajmniej tak mi się wydaje, ale nie mam czasu na to, bo jutro o tej 10 muszę iść spać, żeby odespać, bo na czwartek muszę być, no nieważne, już nie wchodźmy w szczegóły, ale jeżeli pod tym filmem będzie 1000 polubień, to zrobię atak na rekord tego Postiego. Zobaczcie sobie w filmie, ile on wytrzymał i zrobię atak na jego rekord. A jeżeli macie ochotę, to oznaczajcie albo wysyłajcie ten film do jakiegoś twórcy, albo oznaczajcie go w komentarzu i rzućcie mu wyzwanie, żeby pobił mój rekord, czyli 50 godzin. Ten rekord, który ja ustalę na tym filmie, bo to będzie 50 godzin na pewno. A wy tego nie róbcie w domu, bo to jest niezdrowe, to jest bardzo niezdrowe i myślę, że może grozić jakimiś skutkami ubocznymi. O mnie się nie bójcie, ale wy tego w domu nie róbcie, bo jest to po prostu niezdrowe. Byłem przed chwilą na zakupy, poszedłem na zakupach, żeby też się trochę przewietrzyć i powiem wam, że już czuję to zmęczenie. Jest 22, prawie 23. Zostało mi jeszcze 12 godzin. W ogóle nawet mówię tak bez ładu i składu. Jak szedłem, jak ruszałem głową, to czułem, że w takim slow-mo moja głowa idzie, no nie? Tak powoli, wiecie. Sieknęło mnie, teraz mnie sieknęło, no. Idę odpocząć. Ustawiam budziki na co 10 minut i idę poleżeć, coś pooglądać i zjeść, bo kupiłem sobie jedzenie. Wpijajcie do mnie na Instagramka, link w opisie wam daję. I zostawiajcie łapki w górę pod tym filmem. Prawie 12 jest, leżę w łóżku, oglądam serial i jest tak już ciężko. Normalnie mógłbym sobie wykałaczki w oczy sadzić i te wykałaczki by pewnie też nie wytrzymywały. Do 10 tylko, do 10. Czuję, że już powoli zbliża się mój koniec. Druga 56. Siedzę i mi się oczy zamykają, Kawę piję, żeby do tej 10 dotrwać, ale już moja głowa odmawia posłuszeństwa. I kolejny już dzień, witam wschód słońca. Mamy to, widzowie, 10. Miałem jeszcze na podsumowanie iść biegać, układać te kostki i inne, ale ja jestem już w takim stanie, że nie dam rady już tego zrobić po prostu. Idę spać.